O, teraz mogę nagrywać. Nie będzie, muszę kasować tego filmu. No i pierwszą częścią, jaką jest, to te miseczki matecznikowe, które robiłem na którymś poprzednim filmie. O, sypałem. Nieładnie. Będziemy przyklejać do tych ramek. Tu się mi coś pojawiło. No nic, jakoś się przyklei może. No, przykleja się. Wygląda to na tej zasadzie, że daję tutaj po kolei pyk, 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 przyklejam po prostu. O. Biorę sobie taką miseczkę i wciskam ją lekko i ona się przykleja. Nie ma z tym problemu. No i tak 60 sztuk. No i mamy przyklejone 60. Fajne jest właśnie, widzicie, normalnie jak ktoś by miał tak przybite ramki, niegroste mają takie wsuwane, no to jeszcze ok. Najlepiej jest przewiercić sobie tutaj wiertełkiem, włożyć jednego gwoździka tutaj też. Po pierwsze można sobie to po prostu wyjąć, no ale jest, można sobie obracać. Oj, w momencie gdy się tak obróci, to wszystko można robić jak na stole. Czy przekładanie larw, czy mleczko, które zaraz wam pokażę. Czekajcie, już idę. Tu mam mleczko. I zaraz wam pokażę coś, co mam patent od takiego jednego z pszczelarzy. Zasłużonych starszego pszczelarza, który mi pokazał patent na przekładanie mleczka. Oczywiście tego mleczka trzeba mieć dużo. Niektórzy jak nie ma, jak jest mało mleczka, po prostu jak ktoś ma dużo, tak jak miałem wcześniej, nie miałem na tyle mleczka, no to kombinowałem, bardzo małe ilości dawałem i tak dalej, ale tym razem się udało, mam już zapas. I on mi powiedział, że ma być mleczka ma być tyle, co jak wielkość jednego ziarenka prosa. Niestety nie wiem, jak prosa wygląda. Nieważne. To jest pipeta. Taka pipeta do, nie wiem, do robienia kropel. Tylko te pipety normalnie tutaj mają jeszcze taką główkę. I ta główka musi zostać zeszlifowana do tej szyjki. I wtedy będzie robiło takie krople, jak powinno. Proszę, naciągamy. Ja bym sobie znowu tego nie trącił. I po jednej kropli do środka. Pięknie. To jest chyba najlepszy i najszybszy. Mistrzostwo świata. Powiem wam, że no pierwszy, znaczy drugi raz to używam. Zwykle przekładałem pędzelkiem. Po prostu na koniuszek pędzelka i to tak trzeba było moczyć co chwilę i tak dalej. A tutaj leci się po kolei. O, o, tu za dużo sylałem. I po kropelce. Idziemy do jednego z uli. Tu mamy tą rodzinkę, która jest rodziną, z której będę pobierał materiał. Coś mi się tutaj na boku kamery stało. No, zobaczymy. A, nie wziąłem sobie. A, dobra, może jakoś. Miodu dużo, więc
ciężki. No to chyba z 30 kilo waży. Nieźle. I tu musimy znaleźć ramkę, gdzie jest młody czerw. Tu już jest tak sklepiony. Tu są jajka i stary. Wziąłem sobie podkurzacza, więc mnie zaraz pożądlą. Tu też jest stary. Jeśli tu nie będzie, to mam jeszcze jedną rodzinę taką hodowlaną. Tu jest pełno miodu. Na czerwiu nie ma. Znaczy jest, ale stary jest zasklepiony. No, nie złośćcie się. No i tutaj jest, w sam raz. Aha, tu mam jeszcze jedną białą ramkę, może być lepsza, bo jest jaśniejsza. Łatwiej wyciągać z takiej jasnej. Ale tu nie ma. Aha, bo tą ramkę dopiero dzisiaj włożyłem tutaj. No nic. Strzepniemy. I brzzz, hałas. Zróbmy hałas. Ja pierniczę. Pojutrze wirowanie. Czyli też wam nagram. Kolejna akcja pewnie na filmie. To będzie wirowanie miodu. Będzie ciekawie. Zaatakowały mnie pszczoły. No dobra. Kamerę do góry. No dobra, łyżeczkę mam taką. To jest te chińskie łyżeczki takie. Świetnie się sprawdzają, warunek jest tylko jeden. Czarne, kupujcie czarne. Nie te czerwone, bo te czerwone są byle jakie. Te czarne, one są w takim pudełku sprzedawane. Zaraz wam pokażę. Proszę. Takie fajne pudełeczko. Otwiera się. O, tutaj mam drugą i są sprzedawane po dwie sztuki. I naprawdę nimi się przekłada najlepiej. Już miałem przeróżne drewniane, niedrawniane, metalowe, jakieś cudawianki, pędzelki, nie pędzelki. Mi się przekłada tym najlepiej. Nie twierdzę, że każdemu będzie się tak przekładało najlepiej. Ja tylko mówię o sobie. I jeżeli by ktoś chciał spróbować, no to ta, dlatego mówię, jakie najlepiej. I co teraz trzeba? Teraz trzeba znajdywać larwy, które dopiero co się, można powiedzieć, wypluły. No. Problem w tym jest, w tej łyżeczce jest to, na tej zasadzie polega, że jak się zbiera na sam koniec już troszkę mleczka, to potem się już przekłada super. I takie super małe larwy przekłada się. O, widzicie? Nie wiem, czy będzie widać, bo to jest bardzo malutkie. I przekładamy na to mleczko, co wcześniej żeśmy kropili. Tu za duże, tu za duże. Jedynym problemem takim czasem jest to, że nie wiem, które już włożyłem, a one są tak malutkie, że czasem ich nie widać.
i nie wiem, zdarzy się mi pewnie nieraz, że ominąłem. Powoli trzeba będzie, kurde, okulary już kupować do takich prac. Dobra. To mamy. No i gotowe mam. Reszta mleczka można zjeść. Wylizać. Nie wiem. Widać tutaj. Pęk, pęk. Tam w środku nie wiem, czy je widać, czy nie widać te larwy. Musicie uwierzyć, że tam kropelka i larwa w środku. Maluciękie. Okej, lecimy z koksem. I sprawdzimy, czy to tutaj już mają zasklepione mateczniki, czy jeszcze nie. Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze teraz dwa, trzy są jeszcze nie zasklepione. Tamte są zasklepione. No nic, poczekamy aż zasklepią. Au, au, jak zwykle musiałem już. I tutaj mają już pszczoły miejsce zrobione. Widzicie, tu jest luka. Tą lukę się robi po to, żeby one się tu zgromadziły. Jest aż ich tak dużo, że w momencie, gdy ja to będę wkładał, to aż będzie... Tutaj to fajnie wygląda. Przykleiło się ładnie wszystko, super. Proszę mi to odrobić. A i jeszcze co? Z tego ula, co wam mówiłem, że ta matka wleciała mi do tego ula i zagryzła mateczniki. W tym jednym, co miałem hodowlany ul. To oczywiście znalazłem tą matkę. Zabrałem ją, wyjąłem. I wsadziłem tutaj do tej jedyneczki. Bo z tej jedyneczki... Dwa dni temu wyjąłem matkę unasiennioną i podłożyłem do jednego z odkładów, a tu wsadziłem matkę. A to z ciekawości, dlatego ją wsadziłem, żeby sprawdzić, czy ona jest już unasienniona. Jeżeli w ciągu 2-3 dni zacznie składać jajka, znaczy, że to była matka unasienniona, która właśnie z oblotu wróciła. To tak z ciekawości, a potem ją wezmę, nie wiem, co z nią zrobię. Sprawdzę po tych odkładach, z którego to ula było, więc może uda się mi obczaić. No dobra, wracamy z matkami. No i co dalej? To wygląda tak. Wyciągamy sobie te ciepłareczki. Te, które już dzisiaj też przeniosłem. Zamykamy. I co robimy? Lokówka taka. Pyk. Zapinamy. Chodzi o to, że jak matka się wygryzie, żeby nam nie uciekła z tego. Pyk. Następne. Następne. Jakaś luźna, ale to w niczym nie przeszkadza w tym wypadku. To też można
Muszę tu poczyścić, bo to z tamtego roku nie wszystkie czyszczone były. Pięknie. Tak. No, ta ręka bolała od tego trzymania krzywo. No. No i tak to wygląda. Tu mamy te mateczki. Tu muszę chyba dolać tej wody tutaj do tych, bo troszkę małą wilgotność widzę mam. Z do tych kieliszków tutaj musimy wydolewać wody. Musi tej wody być pełno, to wtedy mam 60 ładnie. Może jakby spirytusu tutaj wlał, to byłoby lepiej, bo szybciej paruje spirytus. Ok, czekowałem. No a tutaj mam matki, które się mi powinny 25 wygryźć, więc jeszcze chwila, czy tam coś jest. Nie ma. Raczej się nic nie wygryzło. Ale wątpię. Jeszcze 3 dni, więc już mogę delikatnie ruszać nimi. Nie no, jeszcze 3 dni. Ale te i tak idą. A niech będą na spodzie. A te damy na górę. Powinienem to dać odwrotnie, ale to dam dopiero jak te 3, co u góry są, dojdą. To je tutaj dołożę i wtedy podmienię na dół. No i czekać, aż się wygryzą. A tutaj tablica, na której sobie muszę zaznaczyć. Dzisiaj jest 22. Czwarta seria. Oddam, że moje. I 22 włożone. Czyli wygryzać się mają 5 dni 30, tak? Jakoś tak. Wszystkie są od matki 59. Matka. No to wtedy będą mi się co jajka wygryzać, chyba mniej więcej. Tak to jest. Coś mi to za dużo wyszło. No chyba tak, 22. No, okej. Okay. Także tak to wygląda. Pstyk, pstyk. No dobra. To tyle na dziś.